Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę Chorzowa w sprawie unieważnienia przez wojewodę uchwały dotyczącej możliwości budowy osiedla na terenach po ośrodku postępu technicznego w Otulinie Parku Śląskiego. W sądzie pojawiła się duża grupa mieszkańców i aktywistów. To kolejna odsłona głośnej sprawy i bardzo ważny wyrok dla przyszłości tych terenów. Przypomnijmy, chorzowscy radni mimo protestów zezwolili na zabudowę mieszkaniową, jednak wojewoda uchylił tę uchwałę, wstrzymując tym samym działania dewelopera. Miasto zaskarżyło rozstrzygnięcie i sprawa trafiła do sądu. Paweł Jędrusik. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach pojawiło się kilkadziesiąt osób, które sprzeciwiają się budowie osiedla, które planuje spółka Atal. Od lat społecznicy uważają, że tereny po dawnej hali MTK są integralną częścią Parku Śląskiego. Uważamy, że nie można prywatyzować terenów Skarbu Państwa, bo zawsze były to tereny Skarbu Państwa i nie możemy tam pozwolić, żeby tam budować budownictwo mieszkaniowe. Dziś sąd wydał wyrok i zgodził się z argumentacją wojewody. Tym samym odrzucił skargę miasta Chorzów. W tym zakresie sąd uznał, że zostały spełnione wymogi i rozstrzygnięcie wojewody jest prawidłowe. Niektórzy ze społeczników, którzy byli obecni na rozprawie, spodziewali się takiego wyroku. Radni w sposób całkowicie bezkrytyczny i taki, no jakby nie czytali tego wszystkiego, co było przygotowane, uwierzyli zapewnieniom prezydenta miasta Chorzów, że wszystko jest zgodne z prawem. Wyrok na razie jest nieprawomocny, teraz strony mają 7 dni na wniesienie skargi.